Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Dzisiaj przeczytamy fragment, który zawsze wzbudza sporo dyskusji. Może warto go sobie przypomnieć i warto się nad nim pochylić. Ewangelia Mateusza, rozdział 25 i przeczytamy pierwszych 10, a może nawet 13 wersetów. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Ot i taka ciekawa historia, podobieństwo wygłoszone przez Pana Jezusa. Zaczyna się od słowa wtedy. Wtedy, czyli kiedy. No i musielibyśmy się cofnąć. Pan Jezus tam opowiada o 24 rozdziale, o końcu świata. Opowiada również o losach narodu wybranego. Wzywa do czujności. No i mówi wtedy, w tej całej sytuacji, która będzie miała miejsce, Królestwo Boże będzie podobne do 10 panien, które wzięły swoje lampy, wyszły na spotkanie oblubieńca. Co to oznacza? To oznacza, że przy końcu świata będzie jakaś grupa ludzi, bliżej nieokreślona, która będzie oczekiwała na Chrystusa. Ale jakże to oczekiwanie będzie różne? Jedna część będzie oczekiwała deklaratywnie. Czyli okej, w porządku, oczekujemy, ale żyjemy swoim życiem, nie dbamy właściwie o to, co będzie jutro, bo tak naprawdę my nie wierzymy, że ten Pan przyjdzie. Ale druga grupa za to z bardzo wielką dbałością przygotowuje się na przyjście swojego Pana. Na czym polegała różnica? No na tym, że jedni i drudzy niejako wyszli, czyli powiedzieli publicznie, tak, jesteśmy wierzący. Ale pierwsza grupa, poza tym, że powiedziała, że jest wierząca, nic nie zrobiła ze swoim życiem, a druga miała do dyspozycji oliwę. Oliwa w Biblii jest symbolem Ducha Świętego. Namaszczenia, błogosławieństwa, Bożej obecności, obfitości itd., itd. Wszystko związane z obecnością żywego Boga. Więc nie trudno sobie wyobrazić, że ktoś tu, przepraszam, ale jest głupi. Ponieważ wszystko, co czyni, czyni o własnych siłach. Słowo głupi zresztą tutaj pada. Sam Pan Jezus mówi, że połowa z tych 10 panien była głupia. I tutaj mamy ciekawe słowo moros. I ono może być tłumaczone dość różnie. Muszę przyznać, że tłumacz, który tłumaczył Biblię zwaną warszawską, wybrał najbardziej delikatne określenie. Ponieważ Greka mówi przynajmniej o czterech, można powiedzieć, sposobach rozumienia tego słowa. Czyli głupi, ale też tępy, ale też durny, ale też niedorzeczny.
Jednak jest różnica między głupim a durnym, między tępym a niedorzecznym. Oczywiście można powiedzieć, że są niewielkie różnice, ale istotne. Więc użyjmy wszystkich czterech określeń, abyśmy mieli pełnię. Te 10 panien było tępych, głupich, durnych i niedorzecznych. Słowo moros znajdujemy w kilku miejscach Biblii. Ja przytoczę tylko na przykład z 7 rozdziału Mateusza. Przyznam, że to po prostu wcześniej przygotowałem, ale nie zajmowałem się wszystkimi przypadkami, bo nie mamy na to czasu. 7:26. Każdy, kto słucha tych słów, czyli słucha Pana Jezusa, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego. Ano, mamy pierwszą informację, ważną. Kto to jest głupi? Ktoś, kto nie słucha Pana Jezusa. I teraz uważajcie, to jest bardzo ważne. Jeżeli nie słuchasz Pana Jezusa, to Mu nie wierzysz. Dlatego, że Jan 3:36 powiada, że ten, kto słucha słów Ewangelii i wykonuje je, ten jest wierzący. I w zasadzie można powiedzieć, że mamy wyjaśnione, na czym polegała głupota tych właśnie, no tych panien, powiedzmy. Jeszcze sięgnijmy do Mateusza 23:17, gdzie Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami uczonymi w piśmie i mówi do nich: głupi i ślepi. Cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Dlaczego oni byli nazwani przez Pana Jezusa durniami? Tak, durniami. Dlaczego ich nazwał tępymi ludźmi? I dlaczego uznał, że oni są niedorzeczni w swoich wywodach? Bo oni uznali, że nie świątynia jest ważna, ale złoto, które się przynosi do świątyni. Czyli nie Boża obecność, ale moje uczynki, to jest ważne. Bo dokładnie o to chodziło. Jeżeli podsumujemy tylko te dwa przypadki, bo naprawdę jest ich więcej, ale to jak ktoś chce, to niech sobie szuka, to zrozumiemy, na czym polegała głupota tych 5 panien. One uznały, że nie ma sensu wsłuchiwać się w nauczanie Jezusa, no bo przecież to się nie może zdarzyć. No posłuchajcie dzisiaj ludzi wokół nas, także w zborach, to wam powiedzą, no i co z tym końcem świata? Nigdy nie nastąpi. Ale przecież Nowy Testament o tym też mówi, że i w tamtym czasie byli ludzie w zborach, którzy w ten sam sposób podchodzili do Słowa Bożego. I jakby dopełnieniem tej głupoty jest stwierdzenie faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy stwierdzili, to co my robimy ma znaczenie, a nie to co Bóg przygotował ma znaczenie. Głupota, durnota, tępota i niedorzeczność. Tak to Jezus określił. Ale niespodzianka. Okazało się, że jednak w jakimś momencie oblubieniec przychodzi. A to ci niespodzianka. Ale dla kogo? No tylko dla tych 5 durnych panien. Bo dla 5 mądrych to nie było żadne zaskoczenie. One były przygotowane. Zwróćcie uwagę, że one wszystkie spały. Czyli prowadzili normalne życie. Normalne życie. Nie jest tak, że jak ktoś oczekuje Pana Jezusa, to chodzi z zębami zaciśniętymi w worku na ziemniaki i mówi: nic nie robię, tylko czekam, aż ten Pan Jezus przyjdzie. No coś podobnego zrobili Tesaloniczanie, o czym wspomina apostoł Paweł w 2 liście do Tesaloniczan, ale mówi: skoro tak postępujecie, to przestańcie też jeść. Nie. Jedne i drugie panny normalnie funkcjonowały, normalnie żyły, tylko że jedne wierzyły, że Pan Jezus przyjdzie po nie, a drugie w to nie wierzyły. I w ogóle się tym nie przejmowały. Ale przyszedł. I mądre były przygotowane. Głupie, durne, tępe i niedorzeczne w swojej pseudologice zostały zaskoczone. I co wymyśliły? To wy nam dajcie tej oliwy.
No ale jak można komuś dać Ducha Świętego? Tego się nie da zrobić. Gdyby nawet teoretycznie było to możliwe, no to powiedzmy, Duch Święty przechodzi z jednej osoby do drugiej i co? Ta druga nie ma nic. Idźcie sobie i kupcie sobie teraz. Zwróćcie uwagę, kupcie sobie teraz, czyli wyłóżcie własne pieniądze, bądźcie teraz pełni swoich starań. Jezus przychodzi po swój Kościół. Razem z Kościołem odchodzi Duch Święty. Pozostaje tylko praca w granicach swoich uczynków i możliwości. One wróciły po jakimś czasie, ale drzwi były zamknięte. Już nic się nie dało zrobić. Wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi to Arkę Noego. W jakimś momencie Bóg zamknął drzwi. Zamknął. On zamknął. I tutaj również On zamknął. Bo one nie mówią do tych pięciu panien, otwórzcie nam, tylko mówią, panie, panie, otwórz nam. Ale było zamknięte. Konkludując, moi drodzy, jeżeli nie wierzycie Słowu Bożemu, nie wierzycie Jezusowi Chrystusowi, nie ma to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o losy Kościoła i o losy świata. Nie musicie, nikt wam nie każe. Pan przyjdzie. Przyjdzie po tych, którzy będą przygotowani. Po tych, którzy mu uwierzyli, wykonują jego słowo i na podstawie jego słowa funkcjonują w swoim codziennym życiu. I tyle. Jeżeli tego nie potrafimy zrozumieć, to niczego nie potrafimy zrozumieć. Zwróćcie uwagę, jeszcze sięgniemy do pierwszego listu do Koryntian, gdzie to słowo moros również występuje. Ono występuje dwukrotnie. Najpierw 3:18. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Nie oszukuj samego siebie. Jeśli ci się wydaje, że na tym świecie jesteś mądry, to stań się głupim. Czyli uznaj, że jesteś wobec Chrystusa głupi, tępy, durny i niedorzeczny w swoim myśleniu, ponieważ tylko wtedy może do ciebie przyjść Boża mądrość. Inaczej nic się nie stanie. Jesteś jak zatkana butelka, do której niczego nie da się wlać. I drugi fragment, 4:10, Paweł powiada, my jesteśmy durniami, my jesteśmy głupcami, my jesteśmy tępi, jesteśmy niedorzeczni dla Chrystusa. My, apostołowie. Po co? Abyście wy byli rozumni w Chrystusie. To znaczy, żeby do nas Chrystus mógł przyjść ze swoim słowem, a my, żebyśmy dali wam Jego słowo, a nie swoje słowo. Czego słuchasz za kazalnicą? Kto u ciebie w kościele stoi za kazalnicą? Czy to są ludzie, którzy przekazują ci Boże słowo, czy swoje słowo? Łatwo to zweryfikować. Wystarczy Biblię otworzyć i dokładnie sprawdzić, co do ciebie było mówione. Nie dajcie się ludzi oszukiwać, bo może się okazać któregoś dnia, że zostaniecie. I nic nie pomoże, bo Pan zamknie drzwi i nikt nie wejdzie. Czego wam nie życzę, ale co na pewno przydarzy się w przypadku wielu ludzi. Amen. Witam w Aseranku. A wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.